Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na kolejny podcast z cyklu Rozmowy przy sztuce. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sztuce najnowszej, a moją rozmówczynią będzie Katarzyna Jedynak, która w domu aukcyjnym Agra Art zajmuje się właśnie tym segmentem sztuki. Nasz dom aukcyjny kojarzony jest raczej z takim konserwatywnym podejściem, jeżeli chodzi o rynek sztuki. Natomiast od pewnego czasu pojawił się u nas nowy dział, czyli sztuka najnowsza pod nazwą Agra Nowa, którą właśnie kieruje Kasia. Wiadomo, że Agra też zawsze była bardziej konserwatywna, ale otwierając tą galerię wiedziałam, że będzie to na pewno ciekawe doświadczenie i że też mamy wielu klientów zainteresowanych tym typem sztuki. Mam pierwsze pytanie. Jak to nazwać? Ponieważ spotykam się z różnymi nazwami. Sztuka najnowsza, sztuka aktualna, sztuka współczesna, sztuka młoda. Jak do tego podejść? Znaczy, najczęściej występują trzy określenia, czyli aktualna, najnowsza i młoda, ale w zasadzie wszystko to wywodzi się od sztuki młodej, czyli określenia, które miało definiować sztukę artystów do 35 roku życia, najczęściej po Akademii Sztuk Pięknych. Ale z czasem ten poziom aukcji młodych był różny, ponieważ czasami to byli studenci, czasami ludzie po studiach, więc i też jeszcze tworzący swój warsztat, pracujący nad swoją techniką, nad tym, jak chcą malować i co chcą malować, czy chcą komentować rzeczywistość, czy nie. Więc z czasem, poprzez te różnice, stało się to pewnym określeniem odrobinę pejoratywnym. Dlatego... Pejoratywnym? No, aukcje młodej sztuki często tak właśnie się podchodzi do nich, że rzeczywiście poziom prac jest troszeczkę... Tu muszę się zgodzić, że pamiętam, że na samym początku, kiedy te aukcje dopiero się pojawiały na rynku, my nie tylko w naszym domu aukcyjnym, ale w tych starych domach aukcyjnych, spoglądaliśmy na to z pewnym takim przekąsem, właśnie patrząc i komentując nie tylko to, co jest, że tak powiem, to, co pojawiało się w ofercie aukcyjnej, ale również też kwestię na przykład cenową. Bo przyznam się, że dla mnie takim jedynym wspólnym mianownikiem to jest niska cena. Oczywiście to jest pewna szansa dla tych młodych artystów. Chociaż jeszcze tutaj dopowiem, że aukcje sztuki najnowszej, aktualnej po prostu wytworzyły się jako też troszeczkę inne określenie na aukcję sztuki młodej, ale z drugiej strony otworzyło to formułę na przykład na osoby bardziej dojrzałe. Tak, czyli ci artyści teraz na aukcjach sztuki aktualnej albo najnowszej już niekoniecznie mają do 35 lat. Czyli sztuka najnowsza niekoniecznie musi być tworzona przez bardzo młodych. Może być to najnowsza właśnie sztuka przez nieco starszych artystów. Tak. I dlatego też wytworzyło się tyle określeń, prawda? Bo też tutaj na pewno względy jakieś marketingowe miały wpływ. Ta cena niska rzeczywiście jest jakimś łączem pomiędzy tymi aukcjami. No właśnie, kolejne pytanie to, jakie są na przykład kryteria przyjmowania na aukcję? Bo z tego, co mówisz, to tak naprawdę to w sumie, czy każdy może dać swoje dzieło na aukcję sztuki aktualnej, to znaczy czy jest istotny jakiś cenzus typu właśnie uczelnia, czy nie wiem, nazwisko, jakaś tam pozycja rynkowa, czy po prostu mogę być zwykłym amatorem malującym wspaniałe kwiatki, które przyjdę i na przykład powiem okej, to ja też chcę wziąć udział. Przyjmując pracę, zwracamy przede wszystkim uwagę na warsztat, wykonanie tego dzieła, na staranność, z jaką zostało wykonane i też na wykształcenie, które jest bardzo istotne, wykształcenie artystyczne. Bardzo ważnym czynnikiem jest też też obecność na wystawach, osiągnięcia konkursowe. No, ale to rzeczywiście ma znaczenie? Czy rzeczywiście jest tak, że jeżeli któryś z tych artystów, którzy się pojawiają na tych aukcjach, nie wiem, wygrywa Bielską Jesień, tak? Czy wygrywa jakiś inny konkurs, czy nie wiem, ma 10 wystaw w prestiżowych miejscach w Polsce, to czy rzeczywiście to ma odzwierciedlenie w cenie jego obrazów? No, oczywiście, tak. U nas klienci od razu wyłapują takie osoby, ponieważ też kupując pracę, na pewno im zależy na tym, żeby to też była swego rodzaju inwestycja w przyszłość, prawda? Może nie jest to jakby pozycja wyjściowa, że to ma być inwestycja, ale na pewno im zależy na tym, żeby ten artysta też rokował.
I to jest bardzo istotne, tak. No właśnie, bo to jest kolejna seria pytań do ciebie. A propos klientów. Pierwsze to mi się skojarzyło, czy rzeczywiście jest tak, że młodzi kupują młodych. Znaczy, czy młoda sztuka jest tylko dla młodych? Czy to nie ma znaczenia? Czy to jest tak, że na przykład na aukcjach, czy wśród swoich klientów widzisz na przykład, nie wiem, osoby nie przekraczające 30, załóżmy. Czy jak byś to zdefiniowała? Czy w ogóle można coś takiego? Mamy bardzo różnych klientów. Mamy dużo osób, które bardzo sobie cenią kontakt z dziełem sztuki i taki codzienny dialog ze sztuką, ale na przykład nie chcą wydawać na to fortuny, tak? Albo tej fortuny nie mają. I wtedy oczywiście przyciąga ich cena. I oczywiście w związku z tym są to często ludzie młodzi, którzy jeszcze nie mają takich olbrzymich funduszy, ale to też nie jest reguła. Mamy dużo osób młodych, ale tych bardziej dojrzałych też. Na pewno, więc. A jak myślisz, no to jest takim dość trywialne pytanie, ale dlaczego ludzie w ogóle kupują tą sztukę aktualną? Czy to jest tak, no ja sobie tutaj szczerze mówiąc wymyśliłem parę strategii, no i teraz jestem ciekaw, która z nich jest trafna według ciebie, tak? No pierwsza strategia, którą pamiętam jeszcze sprzed kilkunastu lat, czy właściwie sprzed kilku lat, bo na aukcji młodej sztuki chyba pojawiły się tak naprawdę 10 lat tak, temu. Tak, 10 lat temu. Jakoś, tak? I na samym początku, pamiętam, była lansowana też przez podmioty, które organizowały te aukcje, taka strategia w cudzysłowie na Sasnala, prawda? Że Sasnal, który na początku lat 2000 no, był taką ikoną polskiego żyjącego młodego artysty, któremu udało się zrobić karierę finansową i nie tylko finansową, tak? Którego prace znalazły się w wybitnych kolekcjach sztuki współczesnej w Europie i na świecie. Tak. No był taką ikoną, do tej pory jest ikoną kogoś, człowiekiem sukcesu na rynku sztuki, tak. Na tym segmencie najnowszej sztuki, tak? Artysty żyjącego. Młodego, no, bo to nie jest jednak Roman Opałka. Natomiast, no i ta strategia polegała na tym, że okej, okay, jest wielu, wielu artystów młodych, obiecujących, nieznanych, których nazwiska wiele nie mówią, ale oczywiście kupujemy ich dzieła, kupujemy, mamy w portfolio, nie wiem, 100 artystów, no i chociaż wydaliśmy trochę pieniędzy i właściwie nie możemy liczyć, że teraz jakoś na tym zarobimy, no to mamy nadzieję, że za 10 lat pojawi się wśród tej setki, którą mamy, jeden, dwóch bądź trzech takich w cudzysłowie sasnali, którzy nam absolutnie zwrócą i to będzie strzał w dziesiątkę. To jest taka pierwsza strategia. Czy to dalej, czy dalej klienci o tym mówią? W ten sposób na przykład myślą? Czasem tak. Na pewno jest wiele osób, które właśnie chcą trafić na żyłę złota i dlatego też patrzą właśnie na te osiągnięcia, prawda? Ale najczęściej klienci jednak kierują się własną estetyką i własnym gustem i wybierają prace, które po prostu im się podobają, ponieważ nawet jeżeli inwestują w tę pracę, prawda, potem z nią przebywają na co dzień, więc jest to jak najbardziej istotne. Na Sasnala myślę, że już jakoś to może nie egzystuje, chociaż wiele osób ma na pewno nadzieję, że kupując jakieś dzieło sztuki, które jest właśnie oryginalne, jest to młody twórca, który się jeszcze rozwija, że jego kariera pójdzie w takim kierunku, że rzeczywiście będzie to jakiś zwrot inwestycji. Ale oczywiście to też jest ryzyko, prawda? Dużo jest młodych artystów i też nie wiadomo, jak będą dbać do końca swoją przyszłość, więc należy patrzeć na to, patrzeć teraz i obserwować, jak to robią teraz. No to patrząc tak z perspektywy tej sztuki starszej, to jest bardzo podobne. Przy sztuce starszej też jest podobnie, że taką jakby statystycznie generalną główną motywacją jest to, że kupuję to, co mi się podoba, ale jak wzrośnie w cenie, to tym bardziej jest to mi tak, miło. Tak, oczywiście. Tak, właśnie, więc rozumiem, że tu jest podobnie, tak? Że tylko jest po prostu mniejsze ryzyko, bo jest mniejsze zaangażowanie cenowe. Tak. Natomiast jest większy wybór, tak? Bo mamy więcej nazwisk. Także to jest pewnego rodzaju no, też taka zachęta, jakby mówiąc w takich kategoriach finansowych, no, nasze portfolio może być bogatsze. Tak. Prawda? Jeżeli tak. uznamy, że nazwisko malarza jest pewnego rodzaju jego taką marką i wyznacznikiem wartości. A czy zdarza się coś takiego, co też czasami obserwujemy przy sztuce dawnej, że ktoś wchodzi na rynek, kupi, nie wiem, 10-15 obrazów i się zatrzymuje. Bo właściwie to jest taka strategia, że jak zapełnią ściany, to przestaje kupować. Pytanie jest, czy są klienci, którzy na przykład kupują cały czas? Czyli tak jakby klienci kolekcjonerzy i klienci dekoratorzy, powiedzmy. Tak. No, dekoratorzy może to jest takie dosyć niefortunne sformułowanie, ale są klienci, których właściwie taką główną motywacją jest udekorowanie sobie mieszkania. W momencie, kiedy zapełnią sobie ściany, przestają kupować. Natomiast inni,
jakby no, u innych ta motywacja jakby jest inna, bo zmienia się. To zapełnienie ścian, ta dekoracja nie jest taką główną motywacją, która ich tutaj pobudza do kupowania, tylko właśnie kolekcjonowanie. Czyli szukają zawsze, ciągle szukają czegoś nowego. Mhm. Tak? Ciągle szukają czegoś nowego. Jest jakieś stare przysłowie na rynku sztuki, że kolekcjonerstwo zaczyna się wtedy, kiedy już nie mamy gdzie wieszać obrazów i właściwie je tylko trzymamy i czerpiemy radość z tego, że je mamy. Czasami je obejrzymy, ale nawet niekoniecznie musimy je oglądać na ścianie. Na pewno to kolekcjonerstwo wchodzi w krew, więc jeżeli ktoś już zacznie, to często już po prostu nie może się oderwać i po prostu no, fascynuje go to, tak? Też kontakt z tą sztuką. A jeżeli chodzi o te ściany i dekorowanie mieszkania, to oczywiście to też jest ważne, ale wydaje mi się, że też nie mamy wielu klientów, którzy właśnie mówią, że im się skończyło miejsce, więc nie będą kupować następnych. Zawsze to też można wymienić, prawda? Ale wiadomo, że czasami to też trudno zrobić, bo jednak człowiek jest związany z tym obrazem. Często może to też wynikać z rozsądku, prawda? Że ktoś już musi przestać kupować no tak, nowe obrazy, bo nie ma miejsca, więc może warto poczekać, albo właśnie wymienia, albo buduje swoją kolekcję, na przykład... Czyli zdarza się na przykład obrót wtórny, że ktoś kiedyś tak, kupił oczywiście. I przychodzi i na przykład i, no i chce teraz sprzedać, na przykład coś, co kupił, nie wiem, rok, dwa lata temu. Tak, oczywiście, to też zdarzają się takie przypadki, oczywiście jeszcze rzadziej, ponieważ tak jak mówiliśmy wcześniej, te aukcje młodej sztuki są nowe i są od 10 lat, więc też nie tak długo, ale oczywiście też są osoby, które po prostu chcą tym obracać. Teraz moje pytanie dotyczy właściwie tematu. Czy w ogóle można wyróżnić jakieś nurty w nowej sztuce, które są poruszane? Bo przyznam się, że mam takie dość rozbieżne uczucia. Z jednej strony wydaje mi się, że jak mówimy sztuka młoda, sztuka najnowsza, to mi się to kojarzy z młodymi ludźmi, a młodzi ludzie zawsze kojarzą mi się z rewolucją i rebelią, w związku z czym nasuwa mi się takie skojarzenie, że młoda sztuka powinna być jednak sztuką w jakiś sposób zaangażowaną w to, co się dzieje dookoła. Ale oglądając to, co jest prezentowane na aukcjach, nie mam takiego właściwie przekonania, że znajduje tam akurat, czy w przeważającej części, no, odniesienia do sztuki zaangażowanej, czy do zdarzeń ważnych w danym kontekście dzisiejszej rzeczywistości, tak? Nie wiem, ekologii, nie wiem, misie koala i tak i te inne sprawy, które są dla nas dość istotne dla wszystkich, prawda? Natomiast bardziej mam wrażenie, że jest to sztuka taka dość, powiedzmy, lekka, łatwa i przyjemna, powiedzmy dekoracyjna, zajmująca się tematami, które właściwie ludziom podobały się od wieków. Tak samo jak w starej sztuce też mamy taką pewną kategorię tematów, które są niezwiązane, powiedzmy, z bieżącym kontekstem, czyli są po prostu ładne. Jak to wygląda? Rzeczywiście jest dużo tych tematów poruszanych przez młodych artystów, no bo każdy też ma inny środek wyrazu i może też nie ma takiego teraz zamknięcia, prawda, że tworzy się w jednym nurcie, więc mamy i abstrakcję, i realizm, i właśnie sztukę przedstawieniową. Też oczywiście wiadomo, że jest to czasami sztuka dekoracyjna. Są jednak nazwiska, które też komentują rzeczywistość. Tak, mamy kilka takich artystów, którzy na przykład komentują jakieś wydarzenia, tworzą scenki w odniesieniu do rzeczywistości. Ale czy rynek ma wpływ na to, co tworzą? Czy to jeszcze nie ma wpływu na to? Bo zwykle, jak się patrzy na przykład historycznie, to jednak zawsze rynek w pewien sposób miał wpływ na to, co malarze malowali, no z powodów, że tak powiem, no merkantylnych. Tak? Zwykle malarze malowali to, co rynek, to czego rynek oczekiwał od no nich, tak, prawda? Tak, prawda. Czy teraz też tak jest? Czy właściwie no, ta młodość to bardziej kojarzy się właśnie z taką też niezależnością? Czyli maluję sobie to, co chcę, to, co jest wydaje dla mnie ważne, a to, czy ktoś kupi, to już trudno, to już rzecz wtórna. Zależy jak na to spojrzeć, bo też jeżeli artysta maluje to, co chce i to, co czuje, to też jest bardziej wyrazisty. Ma ten swój styl, ma swój sposób wyrazu, więc od razu jest charakterystyczny. To też jest duży plus, prawda? Wspominałeś, że aukcje są dla artystów też formą promocji. Ale czy to nie jest tak? Bo pojawiały się takie analizy, że artyści, którzy uczestniczą w aukcjach młodej sztuki, no w pewien sposób zamykają się w szklanej kuli,
albo innymi słowy, no, od razu wrzucają sobie na głowę pewien sufit, związany też przede wszystkim z wyceną ich prac. Bo jeżeli ktoś wystawia swoje prace po 1000 czy tam nawet 1500 zł, no to w jaki sposób no, jest już zaszeregowany do pewnej kategorii bardzo niskiej, prawda? Bo jeżeli porównamy sobie, że średnia praca, powiedzmy, nie wiem, kosztuje 1000 zł, to jeżeli do tego postawimy jeden średni obraz Juliana Fałata, który kosztuje 30 tysięcy, to mamy równowartość 30 obrazów młodej sztuki, prawda? Mm. W jednym obrazie, no, powiedzmy, jednego z bardziej znanych polskich artystów. I teraz, czy tacy artyści, którzy po prostu biorą udział w tych aukcjach, czy oni nie zamykają sobie pewnego rodzaju drogi rozwoju, również tego rozwoju rynkowego? Taka była idea, że aukcje młodej sztuki właśnie mają być taką trampoliną dla tych artystów mało znanych. Tak, prawda? To jest szansa. Tak, że ta aukcja ma być taką machiną promocyjną, która ich wyrzuci na ten rynek, pokaże, zainteresuje klientów, no i dzięki temu jakby ich wartość ich dzieł wzrośnie. Ale mi się wydaje, że o ile z tą rozpoznawalnością, to może i rzeczywiście to w jakiś sposób ma znaczenie, to się jednak tak do końca nie przekłada na kwestie finansowe. Wszystko zależy od artysty, od tego, jak poprowadzi swoją karierę i na czym mu zależy. Jeżeli chodzi o ten efekt szklanej kuli albo szklanego sufitu, to absolutnie tak nie jest. Jeżeli artysta właśnie dba o swoją karierę, to udział w aukcjach młodej sztuki może być dla niego bardzo dobrym początkiem, tak? Może właśnie poprzez domy aukcyjne wyrobić sobie to nazwisko, gdzieś zaistnieć, może też po prostu przyciągnąć klientów do siebie bezpośrednio. Ale też na przykład ważne jest, żeby nie zasypywać rynku swoimi pracami, tak? Żeby, no właśnie, żeby nie wystawiać bardzo wielu prac we wszystkich możliwych domach aukcyjnych, tylko jakoś to ograniczyć, na przykład do kilku najlepszych i budować tą karierę, ale równocześnie na przykład dbać o to, żeby się wystawiać na wystawach. A aukcja też jest taką trochę próbą, prawda? Bo to musi No myślę, że to rynek... jest bardzo okrutna próba i dosyć taka bezlitosna. Tak, oczywiście, to... bo rynek rzeczywiście weryfikuje tą cenę i to, czy w ogóle ta praca się spodoba, czy w ogóle się sprzeda, ale to na pewno też jest jakiś bardzo duży feedback dla artysty, prawda? Widzi, co się podoba, jak to się sprzedaje, czy jego właśnie styl na przykład jest odpowiedni, ale tak jak wcześniej mówiłam, bardzo ważne jest to, żeby artysta był szczery ze sobą i jeżeli ma jakąś ideę i chce ją przekazać albo właśnie komentujesz tą rzeczywistość na swój sposób, to prędzej czy później właśnie zawsze wychodzi i zawsze gdzieś się spodoba. To znaczy taka właśnie sztuka bardziej zaangażowana, bo ludzie też troszeczkę tego szukają, a przez to, że wypowiada swoje myśli poprzez swoją sztukę, staje się oryginalny i to też jest bardzo, bardzo istotne. Że to nie jest wydaje mi się, że to jednak jest trochę teoretyczne, bo jednak zawsze na rynku, no jednak nawet na rynku młodej sztuki, no pojawiają się artyści, którzy malują rzeczy takie, które są przez rynek bardzo oczekiwane i które są proste i są takimi evergreenami. Tak, że, oczywiście też są tacy także artyści. I to jest raczej ten kompromis, raczej ten brak kompromisu, tylko raczej poddanie się pod oczekiwania rynku, a nie wypracowanie własnej drogi, bo mi się wydaje, że szczególnie, takie jest moje wrażenie, że szczególnie właśnie przy aukcjach młodej sztuki jest tak, że ten kompromis jest dość istotny, ponieważ z jednej strony mamy zejście na bardzo niski pułap cenowy, bo nawet jeżeli porównamy artystów z podobnego pokolenia, którzy są sprzedawani przez nieliczne w Polsce galerie, no to ich ceny, ich dzieł są zwykle wielokrotnie wyższe niż te, które się pojawiają, które się nawet uzyskuje na aukcjach młodej sztuki. Czy to jest tak, że na przykład jeżeli ktoś przychodzi do galerii, tak, czy na wystawę domu aukcyjnego przy młodej sztuce, czuje się onieśmielony? Staramy się, żeby tak nie było, prawda? Bo to jest jeden z częstych, dlatego moje pytanie nie jest bez powodu, ponieważ to był jeden zawsze od wielu lat częsty taki zarzut klientów do galerii, że jeżeli wchodzą do galerii, to czują się bardzo onieśmieleni, że czują się tacy niepewni, że są niepewni swoich wyborów, że właściwie to nie wiedzą, czy im się coś ma podobać, czy się ma coś im nie podobać. No też galerie im nie ułatwiały tej decyzji i nie podchodziły tak, powiedzmy, z tym sercem na dłoni i tak opiekuńczo i ten, tylko raczej budowały tą atmosferę niedostępności. Natomiast przy aukcjach młodej sztuki wydaje mi się, że tu właśnie jest troszkę inaczej, że cały ten sukces tego całego, powiedzmy, mega projektu dziesięcioletniego
No bo to jest sukces, jeżeli Tak. co miesiąc widzę, że jest nowa aukcja albo nowy dom Oczywiście. aukcyjny. Polega na tym, że ta sztuka stała się o wiele bardziej dostępna dla wszystkich i mniej obciążająca psychicznie, powiedzmy mówiąc tak w cudzysłowie. Jeżeli wchodzimy i coś nam się podoba i coś kosztuje 500 zł na aukcji, to jest nam o wiele łatwiej przekroczyć tą pierwszą barierę kupna, tak? Że nawet jeżeli ktoś nam powie, że to jest B, albo że to w ogóle się nie znamy, to nas to tak nie boli, tak? No bo to jest mała No kwota, tak. tak? To nas nie boli finansowo, ale też myślę, że w tej właśnie różnorodności, w tym chaosie, który można zobaczyć w tej ofercie tych wszystkich domów aukcyjnych, no jest pewnego rodzaju no, bezpieczeństwo wyboru. Zawsze mogę sobie wybrać, tak? Bo są rzeczy inne, które zupełnie mi się nie podobają i czy to jest tak, że nikt też nie mówi mi, co mam wybrać właściwie? Nie, absolutnie. To znaczy, oczywiście my staramy się doradzić klientom, którzy wchodzą do naszej galerii. Po pierwsze ich nie onieśmielać, ale też pomóc opowiedzieć o artyście, ale bardzo często nasi klienci wiedzą już wszystko o artyście, wiedzą właśnie o jego osiągnięciach, o jego pracach innych i po prostu przychodzą często zobaczyć tą pracę, oczywiście jeszcze z nami rozmawiają, pytają nas o zdanie, ale często jakby to jest decyzja świadoma. Ale myślę, że właśnie ta różnorodność wpływa na to, że przyciągamy różnych klientów, prawda? I że rzeczywiście jest taka mniejszy strach przed tym kontaktem z galerią i z domem aukcyjnym. Kasiu, bardzo dziękuję. To było nasze pierwsze, ale może mam nadzieję nie ostatnie spotkanie edukacyjne a propos sztuki najnowszej. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Państwa wszystkich zapraszam i na aukcję młodej sztuki, i na aukcję starej sztuki, a przede wszystkim zapraszam również do wysłuchiwania naszych następnych podcastów. Tak, do zobaczenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia.